Witajcie, nazywam się Katarzyna Witt i pracuję jako edukatorka w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Przygotowałam dla Was dzisiaj bardzo proste i krótkie zadanie, które możecie wykonać samodzielnie w domu, wystarczy właściwie tylko dostęp do internetu. To zadanie, mam nadzieję, pomoże Wam w jakiś sposób przy Waszych własnych projektach, być może chociaż pośrednio zainspiruje Was do działania. Mój pomysł polega na tym, abyście obejrzeli dwa filmy ze zbiorów filmoteki Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które reprezentują ten nurt sztuki społecznie zaangażowanej. Pierwszy z nich to film Artura Żmijewskiego Oni oraz drugi film Pawła Althamera Brudno 2000. Chciałabym, żebyście w ramach właśnie oglądania tych filmów bardzo mocno skupili się na ich zestawieniu ze sobą, po prostu zastanowienia się, czym się między sobą różnią, jakie są między nimi podobieństwa, a przede wszystkim, żebyście maksymalnie skupili się na tym, jak ci artyści postrzegają wspólnotę, co w tej wspólnocie interesuje ich najbardziej, w jaki sposób w ogóle starają się stworzyć pewną sytuację społeczną. I tutaj będziecie mieli do czynienia z jednej strony z taką sytuacją bardzo konfliktową, z takim agresywnym ścieraniem się interesów, a z drugiej strony będziecie mieli takie zupełnie bezinteresowne bycie razem, taką społeczną integrację. I to są przykłady bardzo kontrastowe, bardzo skrajne i oczywiście to nie jest tak, że to są jedynie dwie istniejące możliwości jakby właśnie podjęcia tej tematyki. Wiadomo, że świat nie jest aż tak czarno-biały, natomiast myślę, że ten kontrast może Wam uświadomić, jak bardzo różne są strategie artystyczne i pomoże też Wam jakby znaleźć to, co Was osobiście interesuje w ramach problemów społecznych. Powodzenia!